bo już wiem. Szukałam całe dnie, miesiące, lata i odnalazłam cię. Już wiem, że od dziś chcę dzielić z tobą wszystkie moje sny, zasypiać i budzić się przy tobie do końca swoich dni. A teraz, kiedy jesteś przy mnie blisko, nie muszę martwić się, bo dzięki tobie wiem, że mam już wszystko. W dwóch słowach: kocham cię. Już wiem, że od dziś chcę dzielić z tobą wszystkie moje sny, zasypiać i budzić się przy tobie do końca swoich dni. Powitajmy ich pięknymi, głośnymi brawami. Tak, to właśnie, tak, to właśnie oni. Jak dzisiaj się, czyli oczywiście, oczywiście Dorota i Michał. Zapraszam serdecznie na parkiet. To właśnie oni, drodzy Państwo, jeszcze raz głośne, głośne brawa. Dorota i Michał! I'm gonna make it.
Michał! Kochani goście, tym właśnie to przepięknym akcentem rozpoczęliśmy dzisiejszą zabawę weselną Doroty i Michała i od tego momentu serdecznie i gorąco zapraszamy wszystkich. Trudno, musimy podjąć to ryzyko. Ile pali? 5. Nieźle. A mój warbul 10. Dokąd biegną sny, gdy mija noc? Spójrz na mnie. Widzisz, jak jestem ubrany? Wiesz, ile kosztowała mnie marynarka? 1500 papierów. Grzeszysz, grzeszysz. W kościele cię nie widzę. Nie chodzę, żeby pokuszenia uniknąć. To przystryzniejsze, krótkie, młode. To panienka, uklęknie przede mną wiernym. I chcąc, nie chcąc, choćby myśl, skrzeszysz. Ja ją gdzieś widziałem. Coś pięknego. No ładne cacko. Myślałem, że jesteś bardzo zdenerwowany. W końcu to najważniejszy dzień w twoim życiu. Tymczasem wiele spraw może pójść nie tak. Może nie dojrzałeś do małżeństwa. Może ona nie jest gotowa. Może ma jakieś denerwujące nawyki, o których nie wiesz. Może ty masz jakieś denerwujące nawyki, o których ona nie wie. No i nie zdziwiłbym się, gdybyś teraz zemdlał. Michał i Dorota, oczywiście dobrowolnie, bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński. Proszę powtórzyć pytanie. Michał i Dorota, oczywiście dobrowolnie, bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński. Ile mam czasu na odpowiedź? Stop! Stop! Czas minął. Pytania są tendencyjne. Przypominam, trudniejsza ta runda druga, ponieważ dźwięk taki pojawiający się informuje o tym, że odpowiedź była. Jak odpowiedź się powtarza, to pojawiają się nerwy. Jak się pojawiają nerwy, to się gorzej odpowiada, dlatego trudniej. Potrzebuję pomocy! Nie masz do dyspozycji żadnego koła ratunkowego. Będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec z alkoholem, nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Proszę pana, to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Ogłaszam własnym mężem i żoną. Szczęście moje. Jak to dobrze, że to na ciebie to trafiło. No dobra, idziemy, nie będziemy tu siedzieć, bo dostaniemy wilka. Jak się to wszystko uda, to się chyba upije. Przepraszam bardzo. To pieczywo jest czerstwe. Ach, nieważne, napijmy się. Cześć! To będzie najważniejszy dzień w moim życiu! Schodzimy w dół, żeby się odbić. We'll be right back.
Po czym żyła księciu na wielkości
już co wydarzyło. W tym samym czasie w odległej krainie Michał Zdębicki duży marzył o pięknej dziewczynie. Zawsze uśmiechnięty, do pracy skory, lubił grać w piłkę i ganić z taką indoorą. Na zabawę, kiedy zarodka Lenicha się zapuszczała w ogarnie i kiedy wreszcie do tańca go zaprosiła, miłość mu partyty swoją czarę na nim rzuciła. I od tamtej pory, zawsze już razem, dążyli do tego, by stanąć wspólnie przed ołtarzem. Dlatego w tym dniu, tak jedynym i wyjątkowym, na uwagę zasługują równie wyjątkowe osoby, bo jak nikt inny na świecie, wy kochani rodzice, na ogromne podziękowania zasługujecie. Dziękuję ci mamo za wszystkie buziaki na dobranoc dane i tobie tato za najpyszniejszą niemiecką bitą śmietanę. Za każde słowo kocham i miłość ponad wszystko, za wszystkie niespodzianki i urodzinowe ognisko. Pamiętam, jak walczyliście z moimi nawykami, gdy widząc, że się kciuka, straszyliście nożami. I chociaż do końca nie dało się w tej sprawie wychować, za podejmowane próby chcę wam dzisiaj podziękować. Dziękuję ci, mamo, że zawsze przy mnie byłaś, za najpyszniejsze czarcie placki, które dla mnie smażyłaś, by sprawić mi chociaż odrobinę przyjemności, gdy po całym tygodniu w internacji grzebem wystawało mi już kości. Bo zamiast pieniądze wydawać na stołówkę, wtedy wolałam kupić połówkę. Dziękuję ci tato za rajdowe przejażdżki traktorem i za łódki wyszłam. Łzy i głowa pełną czarnych scenariuszy, gdy do domu drogowa pomyliłam autobusy. I pamiętam, jak przez łzy radość od was biła, że cało i zdrowo do domu wróciła. Bo chociaż różnie w życiu moim się układało, wasze wsparcie siłą ogromną mi dawało. I tak zamiast dzisiaj robić pomiary temu. Ja sprawdzam, czy to musi wymienić cennika albo ręki. Dziękuję ci tato za pierwsze konstrukcje i modele, za każdą radę, która znaczy dla mnie tak wiele. Dziękuję za naukę pływania, bardzo były skutki i chociaż marne tej nauki były skutki, to pamiętam jak wtedy na tym bardzo chciałaś nauczyć mnie, jak być prawdziwym piratem. Dziękuję ci mamo za wychowanie do dobrego człowieka, że zawsze dobrałem starczyków i twojej miłości na mnie czeka. Za to, że broniłaś mnie zawsze do nauki, a teraz to samo będzie czekało nasze dzieci, a twoje wnuki. Na górę lepszą przyszło się po każdy wielki, bo to jest Państwo, z głodem swoim święta, a nie opa. Kiedyś wśród uczniów byłaś tak nazywana, dla mnie byłaś najlepszym wzorem do naszego. Pamiętam wakacje i zapomnieć o nich nie mogę, kiedy z agroturystyki chciałem dać nogę. I chociaż teraz wspominam je z uśmiechem na twarzy, wieś do tej pory mnie najlepiej mi się kojarzy. Dziękuję wam rodzice za pierwszy rower i piłkę do grania, za wszystkie auta i modele do składania. Dzisiaj na wasze ręce składamy podziękowania. Za miłość, uśmiech i trud wychowania. Na zawsze wdzięczni spłacamy kredyt zaciągnięty w przeszłości. Za wszystkie chwile pełne rzeczy, poświęcenia i najważniejsze, radości. Dziękujemy. Thank you.
No cześć! Wolec jestem. Andrzej, ręce ci się pocą. Myłem przed chwilą. Ciemność, widzę ciemność. Co słychać, Rysiu? Powoli. Panie, 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 weź pan to, idź pan stąd, idź pan stąd. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę panią. To już dla mnie nie starczy. Przestać żyć i nie wierzyć, co to strach. Może czas, by ten cień zakwitł w nas. Chcę ci tyle dać. Chcę, byś mnie miał. Nie może nam się nic już stać. Nie może nam się nic już stać. Tak już czas. Dziś otwieram się i chcę, byś był. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Proszę pana, w zeszłym tygodniu postawiłem samochód na strzeżonym parkingu, proszę pana. To mi wycieraczki i koło ukradli. A teraz weszłem, żeby margarynę kupić, to mi tamę postawili. Barany. O tym się powinno do prasy napisać. Już się wyrywam. Trzymaj mnie pan. Jerzy? Hany, co ty tutaj robisz? Ale mój model to Ferrari wśród skut. Oczywiście, kiedy ja prowadzę. Dla ciebie za trudny w obsłudze, wieś. Bo co? Że sobie od czasu do czasu wypiję? To zaraz skąd to, skąd tamto? 12 lat byłem mechanikiem w PGR-ze. Wie, że najważniejsza jest pamięć. A ja pamięć mam dobrą. Śniło mi się, że jestem na bezalkoholowym weselu. Od 3 lat nie miałem nic w ustach. Drogi chłopcze, rozmowa ze mną nie ma sensu, bo jestem zupełnie głucha. Panowie, pijcie dalej sami. Ja już widzę białe samochody. Nie wstanę! Tak będę leżał! Bon, bon, koniec przyjęć! Odesłać wszystkich do jasnej cholery! Niech im zapłacą po pół dniówki! Niech idą w diabły! Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Halo, Mietko. Wszystko gra? Dwa razy, halo, brzeza, tu wierzba, zgłoś się. Dobra, jeszcze nie nagrywasz chyba, co? Albo nie, tak już nie, muszę takim goście. Ale to co, dla Dorotki? Już mogę? Dorotka, jako twoja najlepsza przyjaciółka, chcę to zaznaczyć, przy tym pięknie obstawionym stole, tak na bogato u was na weselu, chcemy ci życzyć wszystkiego, wszystkiego co najlepsze i bardzo, bardzo dużo dzieci, żebyś miała lepiej niż ja. Pozdrawiam. Michał, staraj się. Dojota. Słuchaj ty mnie. Ja życzę wam, żebyście skupili się na tym przez całe wasze życie, żebyście dawali, nie brali. Dawajcie. No tak, kochani młodzi. Ja to wam życzę tak ze szczerego serca najbardziej, no tej miłości, no żeby wam pączkowała. Pączkowała każdego dnia i żebyście tylko ten lukier spijali i tak, dobra, i zbierali owoce. Dobra, zeszliśmy na spożywkę. No bo ja za dużo pszczółki mają. Teraz, proszę. Kampanie na klimaty. Wy już macie dużo staż, rok małżeństwa, więc coś możesz powiedzieć. Coś na świecie. Tak, ja tutaj po niecałorocznym stażu mogę, czego mogę życzyć? Dużo dzieci, tak jak tutaj Elżbieta.
Agata pomoże wychować. Tak, ja, mówiła, ja, nie? Tak, bo ja wszystkim pomagam. Wszystkim pomaga wychować. Damian pomoże robić. Damian pomoże robić? Tak, ustaliliśmy wcześniej, a ja będę kibicował. No to Dorotko, Michale, pamiętajcie, nie możecie mieć lepiej niż ja po prostu. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dobra. A ja wam jeszcze życzę szczęścia w każdej sferze życia. 100 lat. No. Dobra, ja myślę, że... Must have been.